Shalom i dzień dobry i pozdrowienia z Jerozolimy. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć dwie krótkie hasyckie opowieści, które pierwsza przede wszystkim jest związana z tematem tshuwa, z tematem skruchy, który jest najważniejszy temat dzisiaj, ze względu na to, że za parę dni jest Rosh Hashanah, jest dzień sądu, głowa roku. I to jest taka opowieść, ona zresztą, przepraszam, nie jest hasycka. Pierwsza opowieść jest nie hasycka, druga jest hasycka. Pierwsza opowiada o Chofetz Chaim, rabbi Israel Meir Kagan, jeden z największych rabinów wcześniejszej części XX wieku. Kiedy była pierwsza wojna światowa, no to wiele żydowskich żołnierzy było. I przyszli pewni żołnierze, pewni religijni Żydzi, którzy chcieli przestrzegać mitzwot, no ale zrozumieli, że kiedy będą w wojnie, no to jak oni będą mogli przestrzegać na przykład koszerność, tak? No, w tamtych czasach, w 1914 roku, nie była dostawa koszernego mięsa. No i przyszli do Chofetz Chaim, do rabiego Israel Meir Kagan i zapytali go, co zrobić. I on powiedział, słuchajcie, jedźcie, macie jeść to niekoszerne mięso, ale nie cuckać kości. Tak? Kiedy człowiek dostaje niekoszerne albo jakiekolwiek mięso, no to mięso się je jakby zrywa z kości, na których oni to mięso siedzi. No i po zjedzeniu samego mięsa, jeśli człowiekowi się faktycznie to bardzo podoba, no to on tak wycucka kości tego mięsa. No i powiedział im Chofetz Chaim, słuchajcie, żeby żyć, nie macie wyjścia, musicie jeść to niekoszerne mięso przez całe te lata, które będziecie na wojnie, ale nie wycuckać kości. Tak? I to odnosi się do nas, powiedzmy, że ja próbuję robić tshuwa, ja próbuję się polepszyć, zrobić skruchę. Ale wiem, że jest jakiś jeden grzech, albo dwa, albo trzy, tam gdzie pomimo to, że ja żałuję, że ja to robię, ale wątpię, że od dzisiaj na jutro się poprawię i na 100% już nigdy nie będę więcej to robił. Wątpię. No i wtedy powstaje pytanie, to co ja mam zrobić? Co zrobić, żeby nie poddać się, tak, żeby nie stać nadziei? No i odpowiedź jest właśnie taka, którą Chofetz Chaim dał tym żołnierzom, że no jeśli już jesz niekoszernie, to co najmniej nie cuckaj kości, co najmniej nie bierz więcej przyjemności niż powiedzmy normalnie z tego, co jest zabronionego. Tak? Są rzeczy, które są zabronione i jeśli człowiek czuje, że nie potrafi jakąś tą rzecz albo tamtą rzecz, nie potrafi od dzisiaj na jutro poprawić na 100%, no to wtedy niech co najmniej, kiedy to robi, niech nie cucka kości, tak? Niech zje, ale bez pójścia ten ekstra krok dla przyjemności. Tak, to znaczy, tak jak Chofetz Chaim powiedział żołnierzom, zjeść. Oczywiście jedzenie to daje przyjemność, ale po zakończeniu jedzeniu koniec, nie, bez, że tak powiem, deseru, bez cuckania kości. To jest przesłanie też dla każdego, który próbuje się polepszać, próbuje robić tshuwa i widzi sam ze sobą, że się nie uda mu od dzisiaj na jutro się zmienić na 100%, no to niech co najmniej robi to, co Chofetz Chaim powiedział, żeby nie cuckać kości. Inne przesłanie, w tym wypadku z hasyckiej opowieści, też związane z Rosh Hashanah, z Dniem Sądu, który za parę dni się odbędzie. Taka opowieść, przyszedł Żyd do rabbi Moshe z Kobryny. Rabbi Moshe z Kobryny był jeden z hasyckich rebes.
I on przyszedł do niego ze skargą. Powiedział, że on ma sklep i w tym sklepie on sprzedaje takie i inne rzeczy. I tam w tym samym miasteczku, albo nie wiem dokładnie gdzie, jest inny sklep prowadzony przez innego Żyda i ten człowiek sprzedaje dokładnie te same produkty. Dokładnie to samo. I dlatego ten przyszedł na skargę, no bo uważa, że to jest niesprawiedliwe, że tamten kradzie jego klientów, tak? No bo jeśli człowiek szuka te specyficzne tam produkty albo towary, to może iść do tamtego zamiast iść do tego. Co zrobić? To powiedział do niego, że Mojżesz Kobryn powiedział, słuchaj, ja ci mogę zagwarantować, że będziesz zarabiał dobre pieniądze, ale jeden warunek. W parszy tego tygodnia, to przy okazji, bo Parashat Nitzavim, która zawsze jest przed Rosh Hashanah, w Parashat Nitzavim stoi, że Tora jest do ciebie bliska, beficha w twoich ustach, ubilwavcha i w twoim sercu, lasoto, żeby ją wykonać. Powiedział Rabbi Moshe z Kobryn, każdy raz, kiedy się wydarzy, że ten drugi facet, który prowadzi ten drugi sklep, każdy raz, kiedy widzisz, że on robi jakiś dobry geszeft, że on zarabia dobre pieniądze, to masz powiedzieć Baruch Hashem, Bogu dzięki, że Bóg dał temu Żydowi zarobić dobre pieniądze. I jeśli będziesz, bo powiedział mu, wytłumaczył mu Rabbi Mojsze, że to nie jest, że masz to mówić tylko bez serca. Nie, to co jest celem, jest, żeby faktycznie byłeś zadowolony z tego, że on dobrze zarabia i jeśli ty będziesz zadowolony, że inny człowiek dobrze zarabia, to również ty będziesz dobrze zarabiał. Ale jak dostać do tego poczucia, do tego poczucia dobra w stosunku do innego człowieka, którego ty w tym momencie uważasz jako konkurenta, jako ktoś, który ciebie zagraża, no sposób, żeby nauczyć serce, żeby nauczyć własnego serca, żeby mieć prawidłowe uczucia, to jest, żeby używać usta, żeby mówić, tak? Kiedy widzisz, że tamten zrobił jakiś dobry sprzedaż, to mówisz Bogu dzięki, że on zrobił dobry sprzedaż, że mu Bóg to dał. I będziesz to mówił jeszcze raz i jeszcze raz i w końcu to już będzie w twoim sercu i to nie będzie tylko z ustami, to będzie też twoje serce, które mówi. I to jest też przesłanie bardzo ważne dla nas teraz przed Rosh Hashanah, bo też również w ogóle. Jak człowiek się próbuje polepszać, nie zawsze jest to łatwe oczywiście, ciężko, często ciężkie, zwłaszcza jeśli to jest coś, co jest bardzo wartościowe, to najczęściej jest ciężkie. I być może też tutaj można być w takiej sytuacji, że się powie, nie, no ja nie potrafię, moje serce tam nie jest. No to wtedy można skorzystać z tej rekomendacji Rabiego Mojsze z Kobryn, jeśli nie masz prawidłowe poczucie tutaj w sercu, to co najmniej znajdź tą frazę, która wyraża te prawidłowe uczucia i powtarzaj tą frazę często i poprzez tego to, co ta fraza mówi, również ci wejdzie do serca. I to jest, wydaje mi się, ważne dla każdego, który się boryka ze sobą, żeby być lepszym, żeby się polepszyć i widzi, że ty tak dużo jest do zrobienia, no to ta metoda może mu albo jej dużo pomóc. Dziękuję. Shana Tova Umetuka. Oby wszyscy byliśmy wpisani w Księdze Życia na dobry i słodki rok 5775. Pozdrowienia i błogosławieństwa z Jerozolimy. Shalom.